Siemanko, siemanko, piąty sezon i ostatni kariery Tony'ego Kroosa na moim kanale. Sezon, w którym chcę zrobić wszystko, wygrać potrójną koronę, więc zapraszam Was do oglądania, subskrybowania kanału i polubienia tego materiału. Dobra, wszystko wiemy, o co chodzi w tym sezonie. Mamy tutaj cele, ale cele są po prostu proste. Dwóch piłkarzy z Ameryki Północnej, no i to jest najwyższy priorytet, więc ja muszę to zrobić. Dobra, może znajdę kogoś ciekawego, ale no tutaj nie ma co zwlekać, trzeba kupować. Trzeba kupować, no i Kylian Mbappé, witamy Cię w Realu Madryt tutaj, w grze również. 145 milionów. No dobra, zobaczy, 358 milionów mamy. No ja bym dał te 140, bo się zaryzykuję, ale dobra, damy 140 milionów za Kylian Mbappé, jak to brzmi. I oni są skłodni tak 160, 170. Tchouaméniego wam nie dam. To na pewno. Ja wam dam 150. Czy mam piłkarza na wymianę? No nie mam. Nie mam piłkarza na wymianę. Nie będę tutaj nikogo też wymieniał. Nie, zobaczmy, co powiedzą na 150, 155 i 300. Dobrze. Dobrze, 155 milionów jestem w stanie zaakceptować. No i Kylian, robimy to. Ostatni sezonie Kylian będzie grał w Realu Madryt. No chyba się dogadam z nim, jeśli chodzi o tygodniówkę. Nie, ale myślę, że dogadamy, panie Kylianie. Jeszcze nigdy nie grałem Kylian w karierze, więc super. Trzyletni kontrakt. No chyba cię, chłopie, boli coś. Pięcio, dobra, trzy. Jaki typ? Klauzula? Daj klauzulę. Nie, to jest 100 milionów? 900? A pół miliona dam klauzula, co? 370, a spoko. No i dobra, ja to akceptuję. No i mamy Kylian MP. Witamy, wielka celebracja. Pewnie dostaje numer 7, ale my to od razu zmienimy, bo to będzie głupota, że dostaje jakiś tam numer z góry. Wiadomo, 7 gra Vini, będzie grał Vini. Toni Kroos, witam Cię Kylian. Mam nadzieję, że stworzymy coś wielkiego, że ten sezon będzie po prostu epicki. Kylian tutaj na bieżni, Toni Kroos się przygląda. No, dobre parametry ma, daje radę, dobry piłkarz. No i naprawdę atak Vini, Kroos, tak, Jezu, Vini, Bellingham, Rodrigo i Mbappé. O, dziesiątkę dostał. O, ja chciałem mu dać właśnie dziesiątkę i Kylian otrzymuje tą dziesiątkę, więc coś niesamowitego. Kylian Mbappé w rzeczywistości przeszedł tutaj. W grze trochę poczekaliśmy, ale musiał przyjść Toni Kroos, by Kylian Mbappé dołączył do Realu Madryt. 155 milionów euro. I ogólnie lecimy dalej. Ogólnie spatrzmy sobie na skład. Bo ja ogólnie. Na pewno potrzebuję prawego obrońcę jeszcze jednego do rotacji. Bo tu mam jakiegoś Rokiego po prostu. Środek pola jest dobry. Moim zdaniem może kogoś kupię. Taki, wiecie, piłka, żeby kogoś kupić. Na skrzydła też mam. Ogólnie tu nie jest jakiś skład, który chcę bardzo wzmocnić. Który muszę jakoś wzmacniać, ale są piłkarze, których chcę, żeby tu przyjść. Muszę mieć jeszcze piłkarza do rotacji w obronie, więc moim zdaniem Bisek, czyli ulubiony piłkarz Wojtka Goli, będzie fajny, bo jest Niemcem, więc to też będzie nam pasować do tego Kroosa i Bisek będzie fajnym piłkarzem do rotacji. No chyba, że 45 milionów mnie uznają za śmiech. Uznaję to za śmiech, ale dali Majka Marmola. Dobra, ja wam dam 40 milionów. Ja nie będę szalał, ja chcę, mogę wam dać Petera jeszcze. Macie Piotra 67. No i to trochę jest duża kwota jak na rezerwowego. Ale dobra, dam 55. Dobra, oni się muszą zastanowić, więc tak naprawdę trochę to zastopuje transfery. No Lopez nie przyjdzie. Takie jest lista życzeń ogólnie piłkarzy, co je dodawałem. No i raczej to Kubo chciałem, ale to bym musiał sprzedać Rodrigo, a raczej go nie będę sprzedawał. Bo Rodrigo się dobrze grał. Asensio by mógł przyjść jako taka, wiecie, opcja rezerwowa. Bo czemu by nie? Kogo my tu jeszcze tak mamy? Taki piłka, no Kamavinga, to musiał 159 milionów wydać. To raczej by się musiał pozbyć Trenta albo Musiale, albo Odegaard, wiecie, odbił się kiedyś z Arsenalu, ale udowodnił swoją jakość i teraz powrót, to było coś naprawdę moim zdaniem fajnego. Chciałem Cola Palmera, nie powiem, bardzo chciałem Cola Palmera, ale on jest strasznie wolny. Więc nie, raczej nie będzie jakichś wielkich rewolucji w tym składzie, a lewego obrońcę chciałem. Dobra, Teo, wracaj do Realu Madryt. Tam wiem, że nie za wiele pograłeś, ale. Czy ja mogę kogoś sobie za ciebie zaoferować? No nie bardzo, boczni obrońcy. Ja wiem, że mam tego Loco Bretonesa, ale chcę numer jeden mieć. No Bretones. Ja Bretonesa będę chciał sprzedać, wiecie, żeby on tak nie za bardzo
stracił u nas. Dobra, damy 70 milionów. I co? Czyli kolejny mega duży ruch. Arteta albo w Arsenalu jest. Dobra, dam 90. 118. No to ja wolę chyba już w tym loku się męczyć. Dobra, na razie robię jakąś przerwę. Majorka wróciła do nas z ofertą 58 milionów za Biseka. No dobra, ja to zaakceptuję. Wiecie, ja wiem, że to dużo za obrońcę rezerwowego, ale będzie do rotacji w La Liga na pewno. Jest to Niemiec, to myślę, że pasuje do koncepcji. Możesz być ważnym, tak nie jest. Będzie rotacja w Liga. Chcę grać 5 odcinków na odcinek, grać 5 symulacji, jest serio. Dobra, klauzulę musimy dać. Damy mu 200 milionów. Ile się skończy na 128 może być. No i kolejny transfer dopinamy. Oj, album. Masz te 150. Będziesz do Realu, żebyś nie płakał. No, blisko byśmy przestrzelili. No i mamy 600 milionów na transfery. No ja raczej nie będę go sprzedać, bo kto by chciał odchodzić z tego Realu Madryt tak naprawdę. Chciałbym lewego obrońcę, jednak mieć lepszego niż Loco. Mam tylko, ale tak ogólnie mamy tego prawego obrońcę, więc to też trzeba mieć na uwadze, że tych obrońców za dużo tam nie mamy. Czy jakoś na prawą obronę? Ja nie wiem, jaką na prawą obronę co chciał kupić. Ja. Rodriguez bym grać, ale to jest jakiś drogi. Beroldo, Alvarez. No nie mam jaką na prawą obronę do obserwacji, więc fantastycznie, w ogóle fantastycznie. Tutaj plan mam. Kać jakoś mam. To jest skauci, kogoś skautują. Tu nikogo nie mamy. Premierka szczytu piłkarzy. Prawy obrońca jakiś. Jan Couto był fajny. Jan Couto to by naprawdę spoko opcja była. Nie zawsze trzeba kupować, wiecie, jakichś niesamowitych piłkarzy. Może Pedro Porro, bo jest Hiszpanem. Bo jeszcze ktoś mi, pamiętam, pisał Fresnedę. Zobaczmy sobie Fresnedę. Pamiętam go z tamtej FIFA, grałem w nim w Valencją. Fresneda. No. Będę musiał czekać, co nie, 18 dni. Dobra, transfery chcę zrobić do początku sezonu, więc zobaczmy, może ktoś odejdzie. Warta wypożyczenia. Aha, i wiem, co jeszcze sobie jedno zrobimy. Musimy zmienić trochę formacji, bo przychodzi Kylian Mbappé, więc ja będę grał formacją trochę inną. Gdzie jest ta formacja teraz? Nagle nie ma formacji, którą bym chciał grać. 4 szeroko. Grać taką formacją. Bellingham będzie grał Valverde z Arnoldem. Rodrigo, Bellingham, Vini. No i Kylian Mbappé jako ten numer 1. Robi nam się trochę problem, bo Musiala będzie grał z ławki. Dlatego to nie bardzo już mogę kupować. Mam tego Marmula. Kupiliśmy sobie Biseka. Damy sobie go tu wyżej. W ogóle dam wyżej piłkarzy, którymi będę chciał chociaż jeszcze grać. Reszta to jest taka, wiecie, piłkarze, żeby byli. Ja chcę Ikera Bravo mieć na ławce. Wolę Ikera Bravo. I takim będziemy składem grali. No ten Loco tak nie pasuje, tak biednie wygląda tej lewej obronie. I tu trzeba kogoś kupić i tyle. Jesteśmy Real Madrid, te ustawienia zostają. Kylian będzie grał tak. Trzyma się środka, wbiega za plecy obrońców. Ty nie musisz pilnować pozycji, wolna pozycja. Pole karne przy centrach. I tyle. Mbappé, ty nie musisz się wracać. Vini, będziesz mógł sobie zbiegać do środka. Bieganie, podchodź do podań. A Rodrigo, ty się tam trzymaj tych skrzydeł. I biegaj za plecy obrońców. Bates będzie takim piłkarzem, który będzie tutaj biegał. A Fede będzie takim defensywniejszym, bardziej z tej dwójki pomocników. Więc ja będę chciał jakiegoś lewego obrońcę jeszcze. Lewy obrońca musi przyjść, to musi być, wiecie, ktoś, który piłkarz, który będzie mógł grać, wiecie, będzie pasował też do Królewski. No ten Loco jest spoko, może właśnie Loco sprzedamy. Pójdzie do jakiejś transakcji z Teo Hernandezem. To mogła być dobra zamiana. Bretones jest spoko, moim zdaniem. Ja nie chcę Bretonesa, ja go lubię. Fajnie go wziąłem sobie z tego słabszej drużyny. No jeszcze ten Gutierrez, Boże Święty, mógł być fajny. Gwardiol, to nie jest dla mnie taki esio. Albo Alfonso Davis, a go nie sprzedadzą. Z tych LO to tak nie bardzo mam.
faktem. Lukas był ciekawy. Wiem, że to jest jakiś piłkarz nieznany, ale jest taki piłkarz, który jest tutaj, który kompletnie jest piłkarzem anonimowym, ale chciałem go kupić. Dobra, zobaczmy sobie. Boczni obrońcy, Loco i tak 60 milionów. Zobaczmy, co to Arsenal. No i jest fajnie, jest fajnie, jest sympatycznie, ale ja dam wam 60. Ja nie dam więcej. No i gitara. Teo Hernandez. W Realu tam coś grał, ale mało. Nie dali mu za bardzo szansy, więc teraz będzie wielki powrót Teo Hernandeza. 30 lat, więc myślę, że super, że wraca. Akceptuj. Klauzula 200 milionów. Się zgodzi. No i masz ten kontrakt. Mamy 38 milionów, więc Fresneda jeszcze może tutaj przyjdzie. Nie będziemy już tego oglądać po raz kolejny. Witamy Cię, Teo Hernandez w Realu Madryt. No i to myślę, że jest mega wzmocnienie naszego zespołu. Naprawdę jest to wow. Dam sobie go od razu do pierwszego składu. Bertones, ja go uwielbiam. Bertones to musi zostać. To jest taki mój ziomek z Realu Oviedo. Chciałem Santiago Lopeza, jest za drogi. Molecho również jest za drogi. I tak wolę kupiłem Kylian Mbappé. No raczej nie będę to sprzedało, wiecie. Ten skład naprawdę jest solidny. Pomimo tego, że Courtois już może ma swoje lata, wiecie, ale będzie grał dalej. Turniej przedsezonowy mnie kompletnie interesuje. Tego Petera bym mógł sprzedać, bo dużo jest ofert za niego. Zaakceptujemy wszystkie, tamte są odrzucone. Dobra, zaakceptowałem najmniejszą ofertę z ostatnich dni za Petera. Sezon mnie tu nie interesuje. Marmol nie jest na sprzedaż. Comiesięczny raport. Bates to też nie jest na sprzedaż piłkarz. Nawet za tyle pieniędzy. Marmol nie. Raporty. Italiano, Celentano, tutaj nic nadzwyczajnego nie będzie. Raczej żaden junior już nie zrobi tej kariery. Ja już raczej odrzucam tych juniorów. Tu musi być naprawdę taki wyjątkowy junior, który sprawi, że chce go mieć. I tyle. W Argentynie też raczej bez szału. Nie ma nic, co by wzbudziło moje zainteresowanie. Peter nie zmieni klubu. Piotr po prostu. I ostatni Rafa do Leicester. No i jest to do Leicester. Chłopie, Leicester cię będzie stać na tygodniówkę. No tak, ty masz taką tygodniówkę, że się nie dziwię, że nikt wcześniej cię nie wziął. Co tam Espanyol? Espanyol nic ciekawego. Chyba, że przegapię. Dobra, chodź Angel Silva. Choć to też nie jest piłkarz, który moim zdaniem powinien wziąć. Ciekaw jestem Chińczyk, którego tu mamy. Ale on ma 16 lat. Mega potencjał. Moim zdaniem to jest piłkarz na potencjał bycie kimś niesamowitym. Ich sobie wypożyczę, ale nic więcej, bo Martinelli do wypożyczenia, Zu do wypożyczenia, Cabrera na sprzedaż, Silva do wypożyczenia, ten Romero to cię w ogóle zwolnimy, bo ty się nie nadajesz i na sprzedaż. Ten Chińczyk to by mógł być piłkarz z potencjału na coś wybitnego, znaczy nic nie pokaże nam teraz, bo zmieniłem mu status. Ale dobra, ci są niezadowoleni. Musiala do Interu za 194 milionów. W ogóle, ogólnie Musiala, no to był genialny piłkarz w tamtym sezonie. Nie chciałbym go sprzedawać. Też jego rola trochę spadnie, bo będzie grał inną formacją. No nie chcę sprzedać Musiali. No sorry, ale nie. Musiala zostaje. Też nie chcę już robić rewolucji za bardzo, wiecie? Tak po prostu. Mamy moim zdaniem super skład. Peter w końcu odchodzi. Nie jest jakieś pieniążki jeszcze wpadną. Nie jest rodzie wolcy, tylko jest naprawdę silny. Nie mam też takich piłkarzy, których bym chciał. No za Musiale to bym mógł Firca dać na przykład. Rozumiecie, dobra Fresneda, ile ty masz? 81 overalla, idealny piłkarz na ławkę rezerwowych. Santos idzie out. Paeza nie sprzedam. Paeza cię nie sprzedam nigdy. Po co ja tych piłkarzy do wypożyczenia? Tak po tym nie chcę wypożyczać. Martinelli, o, super klub. Martinelli, Antonio Martinelli, mega potencjał na coś wyjątkowego. Dobra, idziemy dalej, więc ja sobie tego Fresnelę na pewno kupię. O, Silva do Teneryfy, to jest oferta, nie Real Betis dla Silvy. To tam jeszcze jest? Santos do Turcji, Sponio, idź sobie. No i tak to będzie wyglądać. Musiale bym sprzedał, jakby ktoś może jakąś klauzulę wpłacił, nad nie wiem, czy ma klauzulę, ale
Raczej nikt nie wpłaca klauzul w ogóle za takich drogich piłkarzy. Kawy, czy ma klauzulę, bo mogą mieć piłkarze klauzulę, zobaczmy, bo też nie patrzyłem ogólnie. Dużo piłkarzy nie ma tych klauzul. Nie no, mają klauzulę. Prawie wszyscy. Prawie. Bellingham jak ma małą klauzulę. Musiala nie ma. Leć przedłużenie. Idźmy negocjować, trzeba mu dać klauzulę. No jeśli dostanie klauzulę, ktoś płaci. Tego opchnę, ale jaka podwyżka, pitole, chłopie będzie zarabiał. Tam chciałeś 700 tysięcy? 300 tysięcy klauzulę masz. No jelo. No i dobrze. Ja teraz nawet nie wiem, jakiemu forsę dać. Dam mu pół miliona tygodniówki. Son powie. No i dobra. Choć myślę, że to jest o wiele za dużo. Wini zarabia najwięcej, więc nieźle, mała przerwa. Bayer Leverkusen wpłacił klauzulę za Musiale 300 milionów, więc no stało się co mogło się stać, ale no nie sądziłem, że aż tak klauzula pójdzie za Musiale, więc raczej dowiemy się co z nim dalej po meczu z Manchesterem City, raczej nie przed meczem, czemu go nie sprzedajemy. Dobrze, Musiala. Raczej, czyli tak trochę jakby nie odszedł. Myślę, że Leverkusen nie da mu tyle pieniędzy, co by chciał. Ja jeszcze postanowiłem przed meczem z City sobie zrobić ten transfer. I w ogóle jakby jednak Musiala odszedł, no to dla mnie Firtz. W ogóle jestem zainteresowany tym piłkarzem Unai Korona. To jest, wiem, jakiś, to jest region Leo Messiego na bank. Ale chciałbym czasami kupować sobie takich piłkarzy, którzy generuje gra i zobaczyć, jak się nimi gra. Po prostu i tyle. Wiem, że nigdy tego nie robiłem, rzadko to robimy, a tak sobie teraz stwierdzam. Więc myślę, że Wirtz to by był numer 1, Olmu numer 2 z tych piłkarzy, ale ja idę po prawego obrońcę z nim Fresneda, bo potrzebuję mieć zmiennika, który czasami zagra, wiecie, w La Liga. I tyle. 25 milionów zaoferuję. Są 20, 40 za Fresnedę. No was chyba trochę happy. Happy was, naprawdę. Macie też 700 wam dopłacę. A, no czyli trochę przesadziłem teraz tą wyceną Fresnedy. Więc no, to mnie to trochę poniosło. Będzie chciał pewnie takie zarobki, że hej, ale ja Fresnedą lubiłem grać na tej FIFA. Konoferta, dajmy 60 milionów. No i elegancko. Nie miałem tego koronę, ale... No, zobaczymy, zobaczymy sobie jeszcze tego koronę. Czekałbym zaoferował Latasa. Bo Latasa to mi się nie gra. Iger prawo jest super. Kolejny Hiszpan to też jest spoko. Moim zdaniem Korona choć 60 milionów jest wart. A Latasa jest 23. No to raczej nie pójdą na to, ale zobaczmy. Mam wrażenie, że straciliśmy czas. Ja mam wrażenie, że to czas rozpocząć mecz City. Zobaczmy, co oni mają za skład ogólnie. Haaland, Bryan. No taki, nie urywa nic. Moim zdaniem słaby skład. Mamy Rodriego. No, no bez szału. Bez szału. Przestaję mówić, jak będę nagrywał te odcinki, bo pierwsza część jest z komentarzem na żywo. Tutaj dogrywam, bo tak po prostu sobie zagrałem. Zagrałem tylko 5 spotkań, będą skróty 5 spotkań, będą tylko bramki. Raczej już tak będzie do końca serii. Czas na debiut Kyliana Mbappé w barwach Realu Madryt. Gramy Super Puchar Europy z Manchesterem City. No i Kylian Mbappé już w swoim pierwszym meczu dla Realu Madryt. Strzelił choć szczęśliwego, ale jednak gola i wyprowadził w 35. minucie królewskich na prowadzenie. Kylian Mbappé, witamy w zespole Realu Madryt. A druga połowa to Jude Bellingham. Przypomina o sobie nadal, jednak Jude jest kapitalnym piłkarzem. Poprzedni sezon miał kapitalny. No i ogólnie wygraliśmy to spotkanie 3-0 i wygrywamy pierwsze trofeum, a cel na tym sezonie jest wygrać wszystko. Czyli wygrać potrójną koronę. Real Madrid jeszcze tego nie zrobił, więc trzeba to zrobić. Taki wielki klub tego nie zrobił. No wiecie, no ale Fede Valverde podniesie pierwszy, miejmy nadzieję, nie ostatni puchar w tym sezonie. Choć Real Madrid jest tak silny, to jest można powiedzieć nowe Galacticos, że ciężko będzie nas powstrzymać. Pierwszy mecz za nami, przed nami 4 mecze, jeszcze La Liga w tym odcinku, więc was zapraszam. Pierwszy mecz z Gironą, debiut Kyliana Mbappé na Santiago Bernabeu. Ciekawe jak zadebiutuje przed własną publicznością w superpucharze. Mbappé strzelił gola.
Na pewno fani Realu by chcieli, żeby właśnie w debiucie strzelił gola na Bernabeu. No i Real rozpoczyna. Vinicius tutaj indywidualna akcja podaje do Mbappé, Kylian Mbappé do Bellingama, Bellingham w pole karne, lewa noga i 1 do 0. Ja myślę, że może jak przy dobrych wiatrach może zagrać cały sezon. Choć myślę, że jak już by na przykład zapewnił sobie mistrzostwo wcześniej, to już nie będę grał. Tutaj podaje do Mbappé, Mbappé kapitalne, kontrola piłki podaje do Bellingama. No i to był mecz Juda Bellingama, druga bramka. Hej Jude! Kapitalna forma Anglika od poprzedniego sezonu. Kolejna akcja, brawo do Paeza. Paes do Gillera i Arda Güler strzela go na 3 do 0. Bardzo proste, łatwe, zdobyte 3 punkty Girona. W kolejnym meczu tutaj widzimy Jude Bellingham, zdobywca 2 goli w ostatnim meczu. Gramy sobie z Cadizem, z Cadixem. No i to nie był jakiś wybitny mecz, ale Vini strzela gola, więc w końcu też Vini strzela go. Choć w pierwszym meczu strzelił gola, nie strzelił. Vini strzela gola, więc też mnie to bardzo cieszy. Prowadzimy. Rzut rożny, dziwne rozegranie. Tutaj straciliśmy piłkę. No i tutaj popełniłem fatalny błąd. Za bardzo poszedłem, no i Brenner miał dużo miejsca. Brenner był niestety szybki, i tutaj też trochę Courtois niepotrzebnie wyszedłem. No i tracimy gola na 1 do 1. W tym meczu padła jeszcze tylko jedna bramka. Początek drugiej połowy Mbappé z Bellinghamem to rozegrali. No i Franco strzela kolejną bramkę dla Realu Madryt. Bardzo skuteczny na początku swojej przygody w barwach królewskich jest Kylian. No i to jeszcze taki mój transfer Unai Korona. Piłkarz wygenerowany przez grę. To jest taki transfer, który nie musiał się wydarzyć, ale stwierdziłem, że chcę zagrać sobie takim piłkarzem Unai Korona. 85 overalla, 17 lat, może jakiś regen Messiego. Choć Messi pewnie był jakąś PS pozycję, ale dobra, ale Unai Korona z Argentyny. SN, no kto by mógł być? Myślicie, że Dybala? Nie, chyba też nie Dybala. Chyba Dybala by jeszcze grał, więc nie wiem, ale to. Kim z tym? To jest taki kaprys. Ten transfer nie musi się wydarzyć, ale stwierdziłem, że zrobię sobie taki kaprys i zobaczymy, jak Unai Korona będzie grał. Mamy dużo piłkarzy, żeby grać na wszystkich frontach. Myślę, że na każdego starczy miejsca. Będziemy rotować umiejętnie, by nikt nie był niezadowolony. A Latasa to tam. Nie szkoda mi go, bo nie grałem praktycznie nim. No i Korona zadebiutował w kolejnym meczu. Gramy sobie z Realem Oviedo, z moim byłym zespołem. Tutaj Mbappé na 1 do 0. Wróciliśmy do Oviedo, no. To i Kroos jest uwielbiany Oviedo, bo naprawdę wprowadził ten klub do najwyższej ligi, do La Liga. Muszę w ogóle zobaczyć w następnym odcinku skład Realu Oviedo. Chyba Santiago Lopeza nie ma. No i tutaj Korona do Mbappé 2 do 0. I to było naprawdę proste spotkanie. Kolejna akcja Mbappé. No upokorzyliśmy Oviedo. No Kroos przyjechał i rozjechał Oviedo, swój były klub. Naprawdę Real Oviedo fajny klub. Może kiedyś taką karierę, żeby. Ale raczej nie będę powtarzał. Wygraliśmy 3 do 0. Kolejny mecz z Rayo Vallecano i tutaj Vini dostał piłkę. No i lewa noga. Vinicius to kapitalnie wykończył. No i prowadzimy z Rayo. Rayo, które stwierdziło, że wyrówna. Dośrodkowanie w pole karne. Tutaj Enteke był kompletnie niepilnowany. Przyjął sobie piłkę. No i pokonał Courtois. I niestety remisujemy 1 do 1. Ale później to tylko Real istniał. Vini. Mamy tak silny ten skład, że naprawdę nie wiem, kto nas powstrzyma w tym sezonie. Vini indywidualnie. Mbappé rozpędza się, prawa noga, no i kapitalny strzał Kyliana 2 do 1. Mbappé, uwielbiamy cię. Kolejna akcja, tutaj pressing. Rayo Vallecano nie udaje się uciec do końca. Vini odbiera piłkę. Mbappé biegnie, poda do Bellinghama. No i 3 do 1. Jude Bellingham. No i przed nami bramka, którą widzieliście na początku odcinka. Nie dałem tam komentarzu, ale możecie napisać, jeśli dotrwaliście do tego momentu. No to jest bramka serii. Najładniejsza bramka tej serii. Vinicius. Nie sądziłem, że mi to wyjdzie, ale wyszło. Jest to bramka tej serii. Kapitalna bramka Brazylijczyka. No i chyba moja najładniejsza w tej grze. Nie wiem, co tutaj zrobił Vinicius. Jak on to uderzył, że tak piłka ta wpadła. Ale no naprawdę Vini tutaj. Genialna bramka. Jeszcze raz to zobaczmy. Pięknie, naprawdę beautiful te ujęcia, taki za bramki. Boom, naprawdę gol klasy światowej. No chyba myślę, że najładniejszy gol sezonu. Już rozdany. No i wygraliśmy 4 do 1, to jeszcze raz ta bramka. Boom, bang. No, po prostu piękna. Piękna, jeszcze tutaj za pleców stwierdziłem, że wam pokażę. Pyk i boom. No naprawdę Vini się popisał. No i jesteśmy liderem. Celta Vigo niespodziewanie gra super, ale Real Oviedo jest na czwartym miejscu. Brawo Real, Oviedo, wierzę w was. Liga Mistrzów, Liverpool, Monaco, Bodoglimp. Myślę, że z Bodoglimpem będę symulował mecze, resztę będę grał. Najlepszym strzelcem jest Kylian Mbappé.
a potem Bellingham, się nie mylę. No i co, to tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jak się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale. No i zapraszam na kolejne materiały. Na razie, piąteczka.